próbuję, dziś mówię dziękuję. Dziś mówię dziękuję. Dobrze, ktoś mnie wspomaga, bardzo dobrze. Brawa na wszystkich. Większe i jeszcze większe i jeszcze większe. Dzieci mogą podskoczyć. Dobrze, teraz dorośli mogą podskoczyć. A teraz mogą podskoczyć dorośli i dzieci. No dobrze, jeszcze okrzyk był. No to już w ogóle super. Uwaga, na 3-4 powtarzamy słowa proszę, dziękuję, przepraszam. Proszę, dziękuję, przepraszam. Proszę, dziękuję, przepraszam. Proszę, dziękuję, przepraszam. To teraz ile sił w płucach? Proszę, dziękuję, przepraszam. Proszę, dziękuję, przepraszam. No, małe, mamy siłę, chociaż zdrużeni drogą. Ciekawe jak ci mędrcy ze wschodu, czy byli bardziej zmarznięci, bardziej zmęczeni. Tego nie wiemy. Przed nami już scena, na scenie aktorzy. Będzie druga inscenizacja. Zaśpiewamy kolędę. Dobrze, zamańczmy się powoli już w scenie, tak żebyśmy mogli wszyscy widzieć, co się będzie działo. Przed dzieckiem nie mogę złożyć pokłonu. O arcykapłani i uczeni ludu, szukajcie tej wiedzy i nieszczęście trudu, gdzie ma się narodzić Syn Boży i ludzki. Prorocy pisali, że Betlejem ludzkim najbliższe Betlejem dostąpi wesela, wyjdzie z niego władca, pasterz Izraela. Jeśli chcesz jeszcze długo posiedzieć na tronie, musisz gdzieś tamtych mędrców mieć po swojej stronie. Myśl o nowym władcy trochę mnie przeraża. Przemyśl, co z nim zrobić, by ci nie zagrażał. Zbliża się do pałacu, czuwać straże. Herodowi może król tę drogę wskaże. W tajemnicy Herod wzywa, bo dokładne dane pyta. Gdzie ta gwiazda się ukrywa? Gdzie nowego władcę wita? Na gwiazdę wskazaniem idziemy w ślad. Z orszakiem rycerzy pokój niosąc w świat. Niech radość nie minie w naszej rodzinie. Brak kłótni ogłaszam. Chcę mówić? Przepraszam. Chcę mówić? Przepraszam. Chcę mówić? Przepraszam.
Prowadzi nas drogą kometa świetlana. Z narodzeniem dziecka radość nam jest dana. Niech pokój zagości, bliskimi w radości. Być wdzięcznym spróbuję, dziś mówię dziękuję. Dziś mówię dziękuję. Dziś mówię dziękuję. Planeta niebieska wskazała nam szlak. Pokój w rodzinie to jest szczęścia znak. W naszej rodzinie uśmiech nie zginie. Pokorę dziś głoszę, umiem mówić proszę. Umiem mówić proszę, umiem mówić proszę. Pytajcie starannie, gdzie król urodzony, a potem donieście, bym mógł usłać ukłony. Mówiące, gdy tam przebywali, nadszedł dla niej czas rozwiązania. Maryja urodziła swego pierworodnego syna. Owinęła go w pieluszki i położyła w żłobie. Zapraszamy świętą rodzinę, Maryję i Józefa. Dzisiaj w Betlejem, dzisiaj w Betlejem wesoła nowina. Że Panna czysta porodziła syna. Chrystus się rodzi, nas oswobodzi. Anieli grają, króle witają. Pasterze śpiewają, bydlęta klękają. Cuda, cuda ogłaszają. Święta rodzina opiekuje się dzieciątkiem. Niedawno był synod poświęcony rodzinie. A my w czasie tego orszaku chcemy przypomnieć sobie takie prawdy podstawowe, które powinny być w rodzinie. Takie podstawowe słowo to słowo przepraszam. Brak kłótni ogłaszam, chcę mówić przepraszam. Powtórzmy. Brak kłótni ogłaszam, chcę mówić przepraszam. Jeszcze raz. Brak kłótni ogłaszam, chcę mówić przepraszam. Ale jest jeszcze jedno słowo bardzo ważne w rodzinie. Kiedy ktoś nam coś dobrego zrobi, to mówimy dziękuję. Być wdzięcznym spróbuję, dziś mówię dziękuję. Będą właśnie te trzy słowa. Przepraszam, dziękuję, proszę. Ale wiemy, że przy żłóbku byli też aniołowie. Mamy aniołów tutaj? To zapraszamy aniołów na scenę. Gdy się Chrystus rodzi, aniołów prosimy na scenę. Ciemna noc w jasności, promienistej grozy. Zróbcie przejście do aniołów. Aniołowie się radują. Od niebiosy wyśpiewują. Stańcie. Gloria, z tej strony. Dwoje z tej. Gloria, gloria in excelsis Deo. Aniołowie
się. Radują się aniołowie? Uśmiech aniołowie ładny. Wyśpiewaj głośno wszyscy. Gloria, gloria, gloria in excelsis Dei. I też pasterzy. I pasterzy naszych parafii. Zapraszamy księdza biskupa Andrzeja Franciszka Dziubę, pasterza naszej diecezji, księdza proboszcza Skorabki, który czuwał nad wszystkim, żeby wszystko grało. Nie wiem, czy są jeszcze inni księża, czy jest ksiądz ze Świętego Ducha, czy z Dobrego Pasterza. Jeśli tak, to zapraszamy na scenę. Zapraszamy władze naszego miasta, pana burmistrza i przewodniczącego rady. Zapraszamy serdecznie. A my jeszcze jakieś hasło musimy sobie przypomnieć. Niech radość nie minie w naszej rodzinie. Niech radość nie minie w naszej rodzinie. Niech pokój zagości z bliskimi w radości. Niech pokój zagości z bliskimi w radości. No ale nie widzę jeszcze pana burmistrza. Już idzie, zróbcie przejście dla władzy. To jeszcze raz. W naszej rodzinie uśmiech nie zaginie. W naszej rodzinie uśmiech nie zaginie. Niech radość nie minie w naszej rodzinie. Niech radość nie minie w naszej rodzinie. Gdy się Chrystus rodzi i na świat przychodzi, ciemna noc w jasności angielistej grodzi. Aniołowie się radują, pod niebiosy wyśpiewują. Gloria, gloria, gloria in excelsis Dei. Zapowiada to wydarzenie, które dziś w sposób szczególny obchodzimy, że do Dzieciątka Bożego przyszli mędrcy, królowie. Poproszę księdza proboszcza Adama. Na podstawie Ewangelii według świętego Mateusza. A oto gwiazda, którą widzieli na wschodzie, szła przed nimi, aż przyszła i zatrzymała się nad miejscem, gdzie było dziecię z matką jego Maryją. Upadli na twarz i oddali mu pokłon i otworzywszy swe skarby, ofiarowali mu dary, złoto, kadzidło i mirrę. A otrzymawszy we śnie nakaz, żeby nie wracali do Heroda, inną drogą udali się do swojej ojczyzny. A zatem Ewangelia zapowiada nam, że do Bożego Dziecięcia przybędą królowie. Zapraszamy zatem królów razem z dworem. Zapraszamy najpierw króla Kacpra, kolor czerwony, symbolizuje Europę. I dworzanina, który niesie bardzo ważną rzecz. Najpierw dworzanin niech wejdzie. Poprosimy fanfary. Europa pragnie pokłonić się nisko temu, któremu zawdzięcza wszystko. Długą, krętą drogą szło na stałe mrowie, by pokój i radość odnaleźć przy Tobie. Królu, Ty nam przynosisz nadzieję zbawienia, złoto daje z wdzięczności, żeś przyszedł na ziemię. I trzej królowie, i trzej królowie wschodu przybyli. I dary Panu, i dary Pan pokorne złożyli. Chrystus się rodzi, nas oswobodzi. Anieli grają, króle witają. Pasterze śpiewają, bydlęta klękają.
Azja dziś przybywa z wdzięczności pokłonem, bowiem dziś prawdy życia są nam objawione. Przyszedłeś na ziemię, dar Bożej miłości, z Tobą radość i pokój w domach niech zagości. Boskiemu dziecięciu woń kadzidła niosę, od tej chwili panuj nad Azjatów losem. A więc kadzidło było złoto, jest kadzidło, a my jeszcze raz zaśpiewamy. I trzej królowie, i trzej królowie od wschodu. Dziś cała Afryka pokornie się kłania Bogu Najwyższemu, który od zarania dziejów Panem Świata i wszego stworzenia smutki i niepokoje w radość duszy zmienia. Ja mirrę w znak cierpienia, dam jemu w ofierze, ja pogański mędrzec, lecz dzisiaj wierzę. Oto trzy dary złożone, ale my w darze przyniesiemy jeszcze raz te okrzyki, które wcześniej... Ekscelencja księże biskupie, wielebni księża, drogie dzieci, te orszaki trzech króli za przypominanie historii takiej religijnej, ważnej, wcześniej, później zapomnianej i z tymi przedstawieniami taki powrót do wydarzeń sprzed 2000 lat, odgrywanych 1000 lat temu. Ksiądz biskup w homilii na Korabce mówił, że zaczęło się to w Polsce 1050 lat temu od chrztu Polski. I dziękujemy wszystkim Państwu za to, że jesteście. Jest na szczęście nie taki wielki mrozek. No, królowie trzej szli w lepszych warunkach, bo było cieplej, ale to też taki jest z naszej strony na pewno dar religijny potrzebny, także dziękujemy. Poprosimy pasterza naszej diecezji o słowo. Bardzo dziękuję za to, że Łowicz dołącza do miast naszej diecezji, w których podobnie orszaki trzech króli przemierzają ulicami miast, a także już niektóre wioski włączają się do tej pięknej, rodzącej się nowej tradycji ewangelizacyjnej. Dziękuję wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób pomogli zorganizować, ale chcę powiedzieć, że obok trzech króli, którzy złożyli dary Panu Jezusowi w żłóbku, my przeżywamy wyjątkowy czwarty dar, który diecezja otrzymała w Wigilię. Przeżywamy dar księdza biskupa Wojciecha Tomasza Osiala. Dar, który jest niezwykły. Myślę, że dumne są nie tylko Zielkowice, ale całe księstwo i miasto, bo tu wzrastał, tutaj kształtowała się jego wiara, tutaj w ostatnich latach po studiach w Rzymie pięknie posługiwał i ufamy, że od 4 lutego, kiedy przeżyjemy uroczystość święceń biskupich w naszej katedrze, będzie w pełni dołączonym do następców apostołów. Módlcie się za niego, polecajcie go w swoich pamięciach przed Bogiem i dzielcie tę radość ze swoimi bliskimi. Dziękuję jeszcze raz wszystkim, zwłaszcza dzieciom, tym, którzy korony nałożyli, którzy o te korony się bardzo troszczyli i którzy, idąc za trzema królami, pamiętali, jak to się mówi, że od 1492 roku dołączył czwarty król, reprezentujący kraje Ameryki. I na wielu obrazach ten król ma rysy indiańskie. Cały świat szedł do żłóbka, i my także, dzisiaj idąc, szliśmy do żłóbka. Dziękuję za ten piękny żłóbek. Dziękuję wszystkim, ale szczegółowe podziękowania wypowie ksiądz prałat, proboszcz katedralny. A więc dziękujemy duszpasterzom parafii i
przedstawicielom parafii Matki Bożej Nieustającej Pomocy na Korabce, parafii Świętego Ducha, parafii katedralnej i ojcom Piarom. I zapraszamy na ciepłą strawę, a ksiądz biskup z panem burmistrzem otworzą kuchnię, chociaż tam widzę, że już działa. Już niektórzy nie mogą wytrzymać. Prosimy wszystkie rekwizyty, którą wszyscy widzimy, i błogosławieństwo. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Kto... Thank you.